Cześć, jestem Marcin i to was w kolejnym odcinku na moim kanale, a to jest kolejny odcinek z Flavor Randomizer i... Tak, kontynuujemy. Nie pamiętam, co ostatnio robiliśmy, tak szczerze. Wiem, że tutaj dużo postaci już odblokowaliśmy i tak dalej. Nie pamiętam totalnie, ja to tak dawno temu nagrywałem. A... Ten film jest sponsorowany... Przeze mnie! Jeżeli jeszcze nie wiecie, pracuję aktualnie nad moją grą, bardzo oryginalną, bardzo cudowną, więc jeśli chcecie się tutaj jakoś przyczynić do tworzenia gry, możecie na spokojnie wbić Międzywymiarowa Armia, Patreon i wspierać nas przy tworzeniu gry. A jeśli ktoś chciałby coś posłuchać, to mamy jeszcze z Grzesławem nowy kanał. Tutaj mój Grzesława kanał. Jeśli ktoś chciałby posłuchać jakieś AI generated piosenki, tak po prostu dla beki, to możecie tutaj znaleźć jakieś coś dla siebie. Myślę, że projekt bardzo, bardzo fajny, bardzo śmieszny i mam nadzieję, że wam też jakąś radochę przyniesie. Dlatego o tym mówię. Ale to tak na marginesie, przy okazji, jak już się reklamuję, najważniejsze, żebyście wiedzieli, że pracuję nad grą i że możecie mnie tutaj ładnie wspierać. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie i wracamy do odcinka. A no tak, już pamiętam, mamy do odblokowania jedną bramkę. Tu musimy znaleźć przycisk. Będziemy musieli się rozejrzeć po tej mapie trochę. No i tutaj jeszcze mamy Fredbeara. Czy ja jestem wystarczająco silny? To jest dobre pytanie. Ale pytanie brzmi też, co nam dropnie? The security system has power to defense. Dobra. To wiemy. Zajebiście. Dobra. Gdzie jest glitch Felber? O, okej. Okay. I will tell you a secret. Okej. Okay. Key was left to cop another game. Okej. Okay. No, jest kod z innej gry. P enable the demo barrier. B starts the battle. What? E reveals the location of Gold Endo. I okej. Czekaj, co? Terrible coming is something. Okej. Ej, ja tu zaraz... Ja tu muszę przetestować. P. I. P. I. H. J, K, L, B. Co? Wait. B. Nie, ja już nie wiem. Ja nie wiem. Czasami jak klikam B, to faktycznie działa. Ej. What? Ej, czy to jest scam, czy... A kliknę... Nie, P? P nie działa. Nie widzę, żeby działał. A I? Czym było I? Bo pamiętam, że... I J? Coś? Kurwa, L? Czekaj, było B? B działa! Tylko od czasu do czasu. Aj, bo ja jestem teraz... Ja teraz nie wiem. Ej, to był scam, czy o co chodzi? Coś było z Rainbow. R... F T
Y, kurwa, nie wiem, POILKMN. B działa. To jest jedyne, co działa z tych rzeczy. A może to w walce mam kliknąć? Ej! A może to w walce? Ja już nie wiem, ale to zmienia wszystko. Ja mam teraz mindfuck. Holy shit! Co to jest? Wait. To zadziałało. Wait, coś tu pływa, ej. Takiego czegoś nigdy nie było. Halo? Tu jest. Holy shit, to faktycznie pokazuje. To jest game changer! Ej, co ja odkryłem? Znaczy, dobra, odkryłem, no to było stricte powiedziane, nie? Ale... What? To jest game changer w chuj. Ale... Ale o co chodzi? Bo tam było, że trigger rainbow. Wait, P, I, J, kurwa, M, N, L, B, N. Kurwa, nie wiem. Nie, ja naprawdę nie wiem. Było coś z L, było coś z I, Y, H jeszcze było. I ja, kurwa, nie mam pojęcia, co to robi. No B, kurwa, działa. Przynajmniej tyle. Ja mam teraz laga mózgu w tym momencie. Ja nie wiem, jak używać te komendy. Jakby... Nie wiem. Wiem tylko, że B działa. B działa. Na pewno działa. Czy tu gdzieś jest przycisk? Tu nie ma żadnego przycisku. Okej. Okay. Może ja po prostu spierdolę. Nie wiem. Nie chcę mi się zbibić. Ale to mi teraz nie da spokoju. Nie da. Dobra, czy tu? Tu nie ma przycisku. Tu teoretycznie coś jest. Ale tu chyba byłem, ale wolę to sprawdzić. Chociaż prawdopodobnie tam już byłem. Czy mam w ogóle wszystkie bajcy? Czy bajcy? Chipy? Nie mam wszystkich. No bajców też nie mam dużo, ale... Chipów mam więcej. Więc... Oj, huba buba, dobra. Spadaj, gościu. Dobra, jego szybko załatwimy. Balons 2. Ja jestem OP, zaraz go rozjebię. Zaraz go, kurwa, tu rozdupię tymi balonami. Dobra. Nie wiem, po co to, ale dobra. Chuj z nim już. Chuj z nim. Do widzenia. Exp, dawaj, exp. Dobra, jestem OP. Ja mogę iść na fajnego bossa. I chuja, nic tu nie ma. Prawdopodobnie tutaj również niczego nie będzie. Prawdopodobnie. Chociaż właśnie to nie musi być.
To nie musi być na... w kopalni, to może być na zewnątrz. Tak jak ten bałwan. No. To jest... To jest lekki problem, bym powiedział, bo... Znalezienie tego... halo? Wypraszam sobie. Co to miało być? Oni mnie chcieli tutaj ten... wygrzmocić w kaszalota, a ja się na takie rzeczy nie zgadzam. Ja powiedziałem, ja jestem OP. Nie będziecie mnie tutaj brać. Czy ja na pewno chcę tam przejść? Czy ja na pewno... A ty, to spoko, nie? Spoko z nim. Może przejść na luzie. Dobra. Teraz tu w sumie już większość bossów to ja... Nie stwarza mi żadnych problemów, nie? Jakby... Jestem na tyle OP, że... Że nie boję się tych bossów teraz. Czy... Tutaj coś takiego? Coś tu? Rymcymcym? Tutaj teoretycznie przejść. Tu. Tu. I tu. I tu też jest. Dobra. Spadaj. Kurwa. Idź. Wyjdź. Nie wiem. L kurwa. M. Nie mam pojęcia. Ale H. H chyba pokazywał HP. O. A. Aha. Zwykła mangle. Okej. Okej. Wezmę po prostu, nie? O, tam jest skrzynka. A tą już zabrałem. Znowu Buba. Ej, ten Buba to za bardzo mnie chyba lubi, co? Buba. Dobra, nie ma. O! Jak wleciał slasher! Yo, jak zajebiście. Uwielbiam, jak slasher wchodzi. Te 9999 damage'a. To jest piękne. Zajebiście. Dobra. I czy idę w dobrą stronę? Idę w dobrą stronę. Okej. Tam jest skrzynka, której nie zbierałem, więc... Przydałoby... O! Nie wiem, po co tutaj krzak jest tak szczerze. On jest tak ledwo widoczny, że... Równie dobrze mógłby tam nie być. Nie wiem, przynajmniej ja tak mam. Bo szczerze, nigdy nie miałem tak... O, tu jest krzak, no niestety, no nie przejdę. Nie, ja go nigdy dosłownie nie widzę. Pamiętam, że jak kiedyś tam grałem we FNAF 4, to też przeszedłem i dopiero... O, tu był krzak, co jest? Nie wiem, on jest tutaj tak bezsensownie postawiony, nie wiem. Może jakby to był, nie wiem, kamień, coś, kłoda. O! Ale mi zajebał slashem. Dobra. Nie, gdzie, ty? Bez takich. Bez takich. Neon Wall. Dobra, spadaj. Ej, mamy teraz tego typa. Ej, łatwo. Dobra. Zamienimy, nie wiem, kogo. Spring Locks. Ty masz też Spring Locks. Przydałoby się to jakoś zamienić. Ta. Masz jeszcze Cosmic Zone, a ty nie masz. Dobra. Zrobimy tak. Let's go! Jesteś po P. Dobra. Zajebiście.
Nie wiem, po co daję te giveboxy. Ja to tak bezsensownie klikam, tak szczerze. Żeby było, nie? Żeby było. Dobra, idziemy po tą skrzynkę. O, Miktos. Nie no, zajebisty atak. Neon Wall. Dobra, czwarta ściana, znowu. Dawaj. Nie ma na co czekać. Balony. Balony 2. Let's go. Czwarta ściana. Dobra. Yes. Łatwo. Słabiak z ciebie. Dobra. I zabiera... Auto regeneration? A mam giveboxy, mam strong... block jumpscare mam. Endless strength. Ever comet mam. Ale nie wiem, no... Z tych wszystkich... To chyba zamieniłbym block jumpscare na auto regeneration, ale czy ja potrzebuję auto regeneration? No nie, bo mam giveboxy przecież. Nie wiem, imo. Bez sensu. Nie, ja nie zamieniam. Dobra. Pytanie teraz takie. Czy tu gdzieś jest, jeszcze coś jest? Nie wiem. Tu jest przycisk, tam jest cheaper. Tam jest cheaper. Ło! O shit! Ej, dobra. Ciekawe, czy Scotta mi się uda pokonać. Aha. Dobra. Muszę się skupić teraz. Skupienie maksimum. To jest test. Kurwa, zajebisty test. Hokus pokus jest to chuja. Nie! Dobra. Boksy. No i chuja boksy. Wszystko przez to, że mi ten minął. No minął. Ten pierdzielony. Ten, jak to się kurwa... Halo? Dlaczego mnie nie chciał iść? Freddy? Halo? Uciekacie czy coś? Halo? Mi się... Zdechnij wreszcie. Jestem skonfuzowany. Okej, okay, teraz mi idzie w dół. Nie wiem dlaczego nie chciał iść. Ten Scott to był chuj. Dobra. Slash? Nie wyleciało. Slash? Mówisz i masz. Cosmic Zone. Mega Virus. Nie wiem. Cosmic Zong. On nie jest problemem. On serem napierdala. Chuj z nim. Bubble Breath. Megabyte. Łatwo. Ile? Dobra. 1000 fast tokenów. Jest dobrze. Okej. Okay. Tutaj coś jest. Pytanie, czy mogę tu przejść? Pewnie mogę.
Nie mogę. Nie mogę. Na pewno mogę. Co? What? Okej, już wiem. I know everything, dobra, już wszystko jasne. Wiem, jak się tam mam dostać. Dlaczego mi przycisk S się zacina chyba? Coś chyba przycisk S mi nie działa. To nie może być wina gry. Bo było okej. Ej, tędy nie przejdę. Tędy normalnie nie przejdę. Chyba będę musiał z drugiej strony przejść. Nie no, bo tędy normalnie nie mogę przejść. Może górą jakoś. Dziwnie. Nie, no nie przejdę. Za gluty pierniczone. Dobra. Czyli muszę się cofnąć i pójść tam na zimowy teren. No to wygląda. A tak się nie mogę tepnąć. Sadgę trochę. Dobra. Z tej strony trzeba to zrobić. No dajcie mi spokój już. Ja chcę to na spokoju już przejść. Dobra. I znowu z tym trzeba. O ja pierdolę. Czy slash wleciał? Nie wleciał. Mi się wydawało. Dobra. Chuj, nie działa. Dobra, to... Skurwysyn przeszedł. Co jest? Dawaj boksy, kurwo. Ja pierdolę. Okej, zblokowałem. Nie! Pierdolę. Ja pierdolę, no nie. Scott, kurwa. Nie wierzę. Okej. Spadaj, spierdalaj, nie wiem. Ja już nie mam sił, ten Scott. Dobra, Sigun. Nic nie muszę robić. Zajebiście. Jest, kurwa. Jest dobrze. Dobra. Robimy to. Wait. Co ja chciałem zrobić? Wait, tu się nie da przejść? Wait. I am confused as fuck. Co? Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Tu jest przycisk. Jestem kurwa głupi. Czekaj, what? Wait. Nie mówcie mi. Nie. Czy to jest ten przycisk? To...
Okej, jest zajebiście. A ja tam się chyba dwa razy tepałem w to miejsce. No gdzie jest ostatni przycisk? I wonder where this is. Zajebiście, dobra. Is final boss, security. Dobra. Szkoda, że slaszny wleciał. To by było zajebiste. Nie, ale Gold Endo łatwy. Łatwiej za z nim. Zaraz będzie po nim. Dobra. Łatwo, slasher wleciał. Zajebiście. I mam teraz tyle fast tokenów. No mogę sobie coś kupić fajnego, ale pokonałem final bossa. Pytanie, po co? I co? Jest Scotty Cawtoni? Pytanie, czy jest dostępny teraz? Tak, na serio, czy będzie coś innego? Ten balon, boy. Czy będzie faktycznie Scott Dickauton, czy... What? Cheaper. Dobra. The final boss. The puppet master. Cheaper za wszystkim stoi. O kurwa. Aby go zajebał teraz. Dawaj boksy. Dobra, bijemy cheapera. Dawaj, kurwa, szybciej, no ja pierdolę. Boksa potrzebuję. Halo, halo, halo. Ruszcie się, kurwa. Ej, bo RNG mnie teraz nie lubi chyba. Halo, William. No i chuj. Skurwysyn się nie ruszy. Haunting. Giveboxy. Dobra. Jest, okej. Okay. Jest. Zajebiście. Aha! 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 To tak nie... Nie. Tak to nie miało być. Tak to nie miało wyglądać. Halo? Jak zajebał. Jit! Dlaczego ja nie mogę... ja nie mogę... Swipnąć? Ja mam nadzieję, że oni żyją tam po drugiej stronie, bo ja mam z... Aha! Okej. Nie, no ja jestem zły. Ale... Co? O! Wait. Okej, nie wiem dlaczego to bawi, ale... What? Aha, ale ja go nie pokonałem. Dobra, zajmiemy typa. Nie wiem, chuj z nim, I guess. Chuj z nim. Nic mu nie robię. Atak jakiś? Dobra. No. I teraz chuj z nim. Idziemy. Na Scotta, który nie będzie Scottem, bo to będzie ktoś inny. A jak to będzie to faktycznie Scott, to będzie przejebane.
Wygląda to, że nie jest to aż taki silny, jak mi się wydawało. A mam dużo fast coinów. Więc. Spróbuję. Ho. This will be fun. Chociaż nie, bo to po prostu. H. I. Nie wiem. P. P. M. N. E. L. Kurwa. K. Nie wiem. Ja nie wiem. Te komendy niby coś robią, ale. Ja nie widzę tego. Nie rozumiem. Co on tam do mnie mówił, ten Fredbear? Chuj z typem, nie? No i co? No i final boss pokonany, I guess. Jej, ano tak, jeden exp, jeden token. Okej, okay, no to było dobre. To pamiętam. Right, I don't get it. Nie rozumiem. Czy to naprawdę jest ending, który chciałeś? Aha, pokonałeś tyle przeszkód, żeby zabić low tier bossa. Ej, ta gra wie. Oni wiedzą, że z nim walczyłem. Ej, to jest dobre. To jest dobre. Was Snowcone really the villain? Czy ten bowan był naprawdę złoczyńcą w twojej głowie? Na twojej myśli, jakby. Oh, what? Ale to jest naprawdę dobrze zrobiony mod. Gratulacje. Czuj się teraz dobrze ze sobą. Z tym zakończeniem. Które osiągnąłeś, zabijając Snowcona, czyli tego bałwana. Dzięki za grę. Dzięki, Scott. Ale to jest chyba good ending, nie? No bo normalnie w zakończeniu zabijamy Scotta. I on nam mówi tam, że czy to serio to był. Czy to ja byłem tym złoczyńcą w twojej głowie, nie? A tutaj mówi o tym, że. Czy ten bałwan był złoczyńcą dla ciebie. I tym razem Scott przeżył, więc. Aha. To ja odpalę grę od nowa, bo. Bo apparently wychodzi na to, że wywala grę, nie? Jak to FNAF. Dobra. Czy ja mam jakieś zakończenia? Mam! Security Scotta. Okej. Okay. Czyli mam zakończenie za pokonanie Security. Pokonanie Scotta. Mam już dwa zakończenia. Jest sobie zajebiście, nie? Czy ja mogę, kurwa, jebany balon gówniarzu, czy mogę się ruszyć, czy, kurwa, spierdalaj. Go rozjebałem. Dobrze mu tak. Dobrze mu tak. Dobra. Aha, i teraz... Okej. Okay. Mam to. Pytanie. Gdzie mam te lepsze itemy? Te lepsze bym chciał.
Będę musiał pochodzić, sprawdzić sklepy. Bo chciałbym lepsze... bajcy chciałem lepsze. I może mi się uda pokonać kogoś innego. Może mi się uda pokonać na przykład Skoda. Boss Drain X. To jest dobre. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest dobre. Dobra, bo jest teraz tak, że mamy teraz to przejście tutaj. I to jest przejście do... my dokładnie wiemy do kogo. My dokładnie wiemy. Ja jak już tam wszedłem, to już poznałem to piekło. No, my wszyscy znamy to miejsce. Ono nawet na mapie nie istnieje. To jest istny labirynt. Ja nie wiem, dokąd ja idę. No. Już widać po tym, ten, że mi spada życie. Kto pamięta, ten wie, gdzie się znajduję aktualnie. Pierdolony labirynt. Reguła lewej ściany, I guess, czy... bubble breath, dobra. Trzeba to jakoś przeżyć. Dobrze, że mam te postacie halloweenowe, bo bez bubble breath ni chuja bym nie przeżył. Dobra, lewa ściana, I guess, lewa ściana. Dobra. Tak się odnajdziemy. Chociaż... Nie cofam się. Ty kurdy! Spierdalaj, bo mnie zabiją. Dobra. Mister lewa ściana. Lecimy. Na razie jest git. Nie wiem, zgubiłem się, ale jest git. O! Jednak nie. Mister lewa ściana działa. Pamiętajcie, lewa ściana. Najważniejsze Red Bear. Aha. XD. Halo? Halo? Tu mi kurwa zdychają. Sojusznicy mi zdychają, co jest? Nazywanie tego skurwiela sojusznikiem to jest kurwa... To był najgorszy błąd, który popełniłem w życiu. A popełniłem wiele, ale to był najgorszy błąd. Okej. Okay. Nie no, dobra. To już zmienia postać rzeczy. Łatwo. XD. Co on tu ma? Czemu on tam ma jakiś sok? Udało ci się przejść grę? Jestem pod wrażeniem. Nie wiem co dalej robić. Już niczego więcej nie ma. Co? Mogę wyjść z tobą? Na zewnątrz? Aha. O. To był Deezer. Baby, zostań tutaj. Zostaw nas samych? Wait, ona go teraz nie zabiła. A. Zabiła. Nie. A nie zabiła, sok mu rozlała. Rozlała mój czerwony sok wszędzie. Nie.
Odejść beze mnie. Muszę to wszystko naprawić. O nie. Ciąg dalszy nie nastąpi. Okej. To było fajne zakończenie. Nie no, super. Fajna modyfikacja, naprawdę. Trochę się nawkurzałem przy tej grze, bo RNG, wiadomo. RNG jak to RNG. Wyjebić jakiegoś bossa silnego jak kurwa nie wiadomo co i chuj, jest i zrobisz. Ale to było zabawne. To było zabawne, nie? Jak po tym wszystkim, po tym, nie wiem, po tych męczarniach, godzinach męczenia się z różnymi bossami, nagle pod koniec, nie wiem, dropić jakiś auto-chipper, zabijasz go kurwa w 10 sekund i łatwe zakończenie. Ale ja wiem, Chipper to jest main villain FNAF-a. Kurwa, William Afton, a chuj. Chipper to jest kurwa main antagonista. Niektórzy mówią, że jakaś tam tojcika to William Afton. Ja nie wiem, coś tam mi się obiło uszy kiedyś, nie? Nie wiem, to jest imo dziwne, ale... Ale to jest nieistotne. Nawet jeśli jest William Aftonem, na pewno nie jest to zła postać. Na pewno nie. Bo my wszyscy wiemy, że prawdziwym złem jest Chipper. To jest jedyna słuszna prawda. Dobra, czy ja mogę? Kurwa, nie mogę. Dobra. Nic nie zrobię, muszę wyjść z gry. Okej. Więc jestem. I Rainbow Ending, dobra. Super, nie? Jakby... Ja to widzę za win-win. Po prostu. Ja to widzę za zwycięstwo, za zakończenie tej serii. Szczerze, nie mam pomysłu, co tu więcej robić. No, nie wiem. Mógłbym się postarać. I faktycznie Scotta pokonać pod koniec, albo jakiegoś innego bossa. Ale to już nie byłoby to samo. To jest po prostu, było to jednorazowe doświadczenie, które u każdego w sumie jest inne. I dlaczego tu jest... What? Ej, odkryłem easter egg. Ale ja co? Screenshake? Czy to tu zawsze było? Bo ja jakby... Ja tego nigdy nie widziałem. Dosłownie dopiero teraz to zauważyłem. Widzicie, ile rzeczy można się dowiedzieć. To koniec... Zakończenie, koniec serii, a ja tutaj takie rzeczy odkrywam. Naprawdę... Super. Super. Nie no, podoba mi się. Naprawdę fajna modyfikacja FNAF World Randomizer jest szczerze lepszy niż się spodziewałem. Myślałem, że dobra, no tam coś tam jeszcze tylko... Tylko tam bossy są losowe, tam jakieś ataki są losowe, postacie są losowe. Ale tutaj... Tutaj wszystko jest losowe. Tu są nawet ceny różnych rzeczy, różnych przedmiotów losowe. Sklepy są losowe. Ja pierdzielę, nie? I jak właśnie, jak się przekonaliśmy, jak pokonamy jakiegoś bossa zamiast Scotta w zakończeniu, to też jest inne... Inny tekst. Jest jakby inne zakończenie, więc można powiedzieć, że tyle, ile jest bossów, tyle jest zakończeń, tak naprawdę.
A tych bossów trochę jest w grze, więc żeby zrobić wszystkie zakończenia w randomizer, to trzeba ostro tu posiedzieć i liczyć na szczęście, że ci akurat ten boss wyskoczy, którego potrzebujesz. Na to ja się nie piszę osobiście. Ktoś musiałby być pojebany, żeby coś takiego zrobić i poświęcić swój cenny czas na to. Mi wystarczy to, co zrobiłem. Szczerze. Więc dzięki za cały support, za całe wszystko, że oglądaliście, łapkowaliście, pisaliście komentarze. Nie no, spoko. Spoko seria była. Fajnie było tak wrócić do FNAF Worlda, nawet jeśli to się różniło od prawdziwego FNAF Worlda i to dosyć mocno, to jednak fajna taka poczucie nostalgii była, nie? Takie, że niby znasz to miejsce, ale jednak jest trochę inaczej. Nie wiem, ale naprawdę przyjemnie się grało i to się w rzeczywistości liczy. Więc ja się żegnam. To by było wszystko ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.